Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Dziś dalej w klimacie zegarków dla pani GMAS120 GS-8AER oraz GMAS120 GS-3AER, czyli kolorystyka wręcz identyczna jak prezentowana w wersji GMAS110GS, natomiast tutaj zupełnie inny układ tarczy, w sensie wyświetlaczy, zupełnie inne wypełnienie, podział, to jest jakby wierna kopia modelu GA120. Ten model zegarka też jakiś czas temu dostępny był u oficjalnego dystrybutora, a także w produkcji, w ogóle w ofercie zegarków G-Shock. Szczerze mówiąc, to chyba dawno nie odnotowałem nowych wersji GA120. Natomiast jeżeli mam być szczery i porównywać sobie GA110 z GA120, to GA120 jakoś nigdy szczególnie nie trafiała w mój gust. Nie mogę powiedzieć, żeby zegarek nie był jakiś, znaczy, żeby zegarek mi się nie podobał, ale jeżeli ja miałbym zdecydować się na wybór pomiędzy GA110 czy GA120, to zdecydowanie padłoby to, mój wybór padłby na GA110 albo nawet GA100, czyli popularną kosę. W tym wypadku wersja dla pań. Tutaj również pozytywowe wyświetlacze, bardzo fajna czytelność, natomiast później też na końcu może porównamy albo w osobnym filmiku właśnie GMAS110 i 120 i wtedy będziemy mogli sobie zobaczyć, jak tutaj wyglądają te główne różnice. Mamy przed sobą model S120GS8. Czyli tutaj znowu połączenie tych przeźroczystych elementów, tych elementów, które połączone są właśnie z bielą, ze złotem. W tym wypadku tego złota zdecydowanie więcej, z uwagi na to, że ten środkowy korpus, bym powiedział, jest zdecydowanie bardziej potężny i właśnie dlatego jego jakby mocniejsze zastosowanie czy wykorzystanie koloru złotego. To, co bardzo podoba mi się, tak jak w przypadku GMAS110GS, to w tej wersji, że oznaczenia na bezelu są wypełnione kolorem czarnym, w tym wypadku również pojawia się kolor biały. Zresztą generalnie zestawienie kolorystyczne jest bardzo tożsame z tymi modelami GMAS110. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tych zegarków, to ona też jest bardzo zbliżona, troszeczkę inne animacje pojawiające się na wyświetlaczu. To już panie muszą zdecydować, albo panowie szukający prezentu, który zegarek bardziej trafi w gust osoby obdarowanej. Natomiast no, subiektywnie zupełnie ja wybieram GMAS110, ale zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj oczywiście tarczę, tutaj ta tarcza sugeruje nam również, że zegarek wyposażony jest w możliwość pomiaru prędkości w funkcji stopera. Mamy tutaj możliwość zmiany wskazań lewego wyświetlacza, czyli albo godzina w trybie cyfrowym, albo miesiąc i dzień miesiąca. Okej, dłuższe przytrzymanie, tu nam nic się nie dzieje, tutaj będziemy mieli podświetlenie. Już widzę, że dioda usytuowana jest po prawej stronie, więc myślę, że to podświetlenie będzie chyba na korzyść GMAS110, ale zobaczmy funkcję. Mamy, czyli tutaj taka animacja, widzieliście, startujemy, stop i tu będzie teraz reset, czyli mamy lap i co tutaj mamy, split. Wskazówka nam troszeczkę zasłoniła wyświetlacz, ale jest właśnie SPL, czyli split i lap, czyli to samo, co było w GMAS110, tak? Czyli pierwsze, proszę bardzo, wskazania tutaj prędkości, drugie, oczywiście o prędkości też jak najbardziej możecie sobie poczytać, popatrzeć na moje wcześniejsze filmy, jest to dość skomplikowane, ale jeżeli pobawicie się tym, jeżeli ktoś ma ochotę bawić się w odmierzanie, w pomiar prędkości za pomocą tego zegarka, to na pewno znajdzie takie informacje na moim kanale. No i zatrzymujemy, resetujemy. Tutaj najprawdopodobniej dłuższe przytrzymanie przycisku Adjust lewego górnego pozwoli na wejście w określenie, możliwość ustawienia dystansu. Będzie to na przykład 1 km, tak? Albo, ja o tym też mówiłem w recenzjach, zasada działania stopera, jeżeli chodzi o pomiar prędkości, jest dokładnie taka sama, jeżeli chodzi o model GA100, GA110, czy GMA110, czy GMAS120. Wybieramy sobie tutaj jednostki, zatwierdzamy lap time i wszystko sobie tutaj możemy doskonale odczytać. Zatrzymujemy, resetujemy. Dalej mamy timer. Czyżby timer też miał funkcję zapętlenia? To samo, zobaczcie, prawe okienko wyświetlacza informuje nas o tym, że timer ma opcję zapętlenia, czyli wchodzimy w ustawienie, mamy tutaj też, jeśli dobrze pamiętam, to były godziny, tak? O, czyli 24-godzinny timer z opcją zapętlenia. Tutaj minuty.
proszę bardzo. No i tutaj funkcja zapętlenia oznacza to, że timer po zakończeniu odmierzania czasu będzie uruchamiał, czy startował odmierzanie czasu automatycznie od początku. OK. Dalej mamy, co to, czas światowy. W tym wypadku również pewnie tylko prawy dolny przycisk będzie nam odpowiadał za przewijanie miast, bowiem prawym górnym będziemy używać podświetlenia. Dłuższe przytrzymanie przycisku Adjust powoduje włączenie DST. Prawda? I tak samo DST, czyli Daylight Saving Time, wyłączamy. Dalej mamy alarmy, tak? Alarm pierwszy, alarm drugi, trzeci, czwarty, alarm śpiocha, a także sygnalizacja pełnej godziny. I to, co podobało mi się w GA120 i widzę, że również jest tutaj w tym modelu, to sposób oznaczania aktywności poszczególnych elementów wskazywanych przez te kropeczki. Zobaczcie, tutaj jest SNZ, czyli alarm śpiocha. Zobaczcie, co się dzieje. Jest ta kropeczka jedna tutaj, robi się ciemna, jak go włączymy, aktywnimy, i jaśniejsza, jeżeli jest zdezaktywowany. Z tej strony mamy podświetlenie LT, czyli będzie auto light. To też będzie aktywne przez 6 godzin, bowiem zegarek nie posiada zasilania solarnego, więc po 6 godzinach od momentu aktywacji auto podświetlenia będzie ono się automatycznie wyłączało. Ale cóż dalej mamy? Tutaj mamy alarm i SIG, czyli teraz wybierzemy sobie sygnalizację pełnej godziny. To tutaj ta kropeczka na między godziną pierwszą a drugą powinna nam się zaciemnić. Zaraz zobaczymy. SIG jest. Ekstra. Dla mnie rewelacja. To są te smaczki, które akurat w modelu GA120, w tym wypadku GMAS S120, bardzo mi się podobają. Prawda? Więc to jest taki dodatek, który jakby zmienia postrzeganie rozłożenia tych elementów konstrukcyjnych, tego tutaj szkieletu, tak bym to powiedział. OK, no jeżeli chcemy sobie ustawić alarm, prawda, to dłuższe przytrzymanie przycisku Adjust pozwala nam wejście w tryb ustawienia alarmu. Godzina 12:11 PM, zobaczymy sobie ustawienia, minuty, zatwierdzamy, alarm jest aktywny, alarm jest nieaktywny. Teraz ustawienia zegarka. Jesteśmy w trybie kalendarza, w trybie timekeepingu, w trybie godziny, tak sobie możemy to nazywać, dlatego mamy tutaj określenie Sunday, czyli niedziela, datę, dłuższe przytrzymanie przycisku Adjust, wchodzimy w ustawienia. Tokio, czyli ustawiamy sobie nasz czas domowy. Dalej, Daylight Saving Time on, off. Tam, gdzie to dostępne, jest opcja włączenia na on, na off. Tutaj górny wskaźnik jest widoczny DST i znika DST. Dalej mamy tryb 12-godzinny, 24-godzinny. Prawym dolnym przyciskiem forward dokonujemy zmian. Dalej oczywiście mamy reset sekund, godzinny, minut. Prawymi przyciskami ustawiamy. Dalej mamy rok, też oczywiście prawymi przyciskami, miesiąc, dzień miesiąca, długość podświetlenia, LT1, LT3 i zatwierdzamy. Jeżeli dobrze pamiętam, to auto podświetlenie włączało się poprzez dłuższe przytrzymanie, tak, przycisku light, i ta kropeczka tutaj nam się zaciemniła. Oznaczać to będzie, że jak zegarek będziemy w ciemnym pomieszczeniu przechylać w kierunku twarzy, to auto podświetlenie będzie aktywne. No i teraz je wyłączymy. Zniknęła ta kropeczka, stała się jasna. W związku z tym mamy GMAS120GS-8AER. Przypominam, obsługa jest dokładnie identyczna bez względu na to, jakie oznaczenia dodatkowe pojawiają się w numerze referencyjnym. W tym wypadku GMAS120GS-3AER. Ale dokładnie wszystko ustawiamy w taki sam sposób. Bardzo ładne zegarki, wielkościowo dopasowane do damskich, mniejszych nadgarstków. Mega fajna czytelność, porównanie z GBD200, bo akurat taki zegarek tylko przy sobie teraz posiadam, więc możecie sobie uzmysłowić, osoby, które gdzieś tam śledzą rozwój G-Shocka, że ten GBD200 jest takim bardzo kompaktowym zegarkiem dla mężczyzn, bym powiedział. Natomiast tutaj oczywiście nie tylko, tak, żebyście mnie źle nie zrozumieli, chodzi tutaj tylko o pokazanie różnicy, jeżeli chodzi o porównanie wielkości. To, co bardzo mi się podoba, to pozytywowe wyświetlacze, to połączenia kolorystyczne i w zasadzie to, że w dobie rozwoju G-składów cyfrowych, G-shocków, producent nadal jednak sięga po odświeżanie
starszych tutaj modeli, prezentując je w coraz to nowych, bardziej aranżowanych pod kątem nie tylko czytelności, ale również wykorzystanej kolorystyki i materiałów. Bardzo mi się to podoba. Dziszok Polska, pięknie dziękuję za użyczenie zegarków do nagrania. Za chwileczkę jeszcze pokażemy podświetlenie. No i pokuszę się jeszcze o króciutki klip, żeby porównać właśnie zegarki GMAS 110 ze 120. Dziękuję pięknie, pozdrawiam Was serdecznie, liczę na Wasze komentarze, opinie, spostrzeżenia. Do następnego filmu, trzymajcie się, cześć!